Dzień dobry, w dniu 20 czerwca serdecznie Was pozdrawiam. To pozdrowienie dzisiaj z Orzesza. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, mamy piękną pogodę, dlatego chciałem się też podzielić z Wami odrobiną pięknego widoku tutaj z naszego tarasu i na nasz kościół. A dzisiaj otrzymujemy słowa Pisma Świętego, które inspirują nas do pięknego życia w poczuciu, że mamy czyste serca. Mam nadzieję, że takie serca właśnie mamy. W pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 8 i 61 wierszu, znajdujemy słowa Salomona, który mówi do swojego ludu tak: niech wasze serca będą szczere wobec Pana, Boga naszego. A apostoł Paweł w liście do Filipian napisał: zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Na dzisiejszy dzień też mamy jako inspirację taką piękną modlitwę autorstwa pani Corrie ten Boom, Holenderki, znanej z zaangażowania na rzecz ochrony ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, pisarki chrześcijańskiej, kobiety, która wiele dobra uczyniła, aby motywować ludzi do życia właśnie z czystym sercem. Wysłuchajmy tej modlitwy. Panie, weź moją słabą dłoń w Twoją mocną dłoń, tak byśmy razem mogli stanąć jako zwycięzcy. I właśnie o zwycięstwo dzisiaj też chodzi. Apostoł Paweł, który wypowiedział swoje słowa o tym, że zostawia już za sobą to, co było i zmierza do przodu po to, żeby zdobyć nagrodę, która przygotowana jest w górze, tak naprawdę chodzi mu o to, żeby po zakończonym życiu, kiedy to życie się zakończy, być zwycięzcą. Zastanawiamy się być może, jaki jest cel życia w wierze. Wierzyć w Boga to uchwycić się Jego istoty, Jego mocy, uwierzyć, że On jest początkiem mojego życia i końcem mojego życia, że jest w ogóle początkiem wszystkiego. A ostatecznym celem wiary w Boga jest oczywiście żywot wieczny. W ogóle życie jest wspaniałym darem, które chronimy, o które się troszczymy, o które walczymy, o które zabiegamy. Bo jest to na tyle piękny dar, o który naprawdę warto jest się troszczyć, zarówno tutaj w doczesności, niezależnie od tego, ile lat ono trwa, ale również po to, żeby osiągnąć kiedyś to życie w wieczności. Żywot wieczny jest i nagrodą, i dopełnieniem tego doczesnego życia, które tutaj spędzamy, czy pędzimy, wiedziemy, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, na ziemi. I to pozwala nam, drodzy, abyśmy potrafili uwolnić się od całego bagażu swoich życiowych doświadczeń i sukcesów, które mamy na swoich kontach, i naszych trosk, naszych porażek, które chętnie byśmy wymazali ze swojego życia. Tu, kiedy żyjemy w doczesności, kiedy chcemy mieć trochę radości z życia, liczą się sukcesy, osiągnięcia, zmagania, ale kiedyś w obliczu wieczności to wszystko przeminie, a to, co najważniejsze, to, co ma pozostać, to czyste serce, o którym mówi Salomon. Dlatego poddajmy się także i przyjmijmy to zaproszenie, to wezwanie. Niech wasze serce będzie czyste wobec Pana, Boga naszego. To słowo w nieco innej formie powtórzył także nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyste serce pozwala człowiekowi żyć z radością tu i teraz. Czyste serce pozwala wykorzystać każdy dzień w taki sposób, jaki powinniśmy go wykorzystać, ale przynosi też radość innym ludziom. Jest to Boży dar dla nas. Dlatego serdecznie zachęcam do tego, abyśmy mieli w Bogu czyste serca, abyśmy nimi żyli i byśmy ten dar wspaniały pomnażali. Tego życzę na cały dzisiejszy dzień. Z Panem Bogiem.